Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Tu Elizabeth Iron i zapraszam was na ostatni odcinek Madison. W ogóle mamy dłuższy ten odcinek jest. Tylko że ja to inaczej dziwnie podcięłam i wiecie, dziwnie inaczej podcięłam i kurczę, no w połowie odcinka się z wami żegnam i z wami się witam. Jakoś tak wyszło. Dużo mi nie zostało tej gry. W sumie. Zapomniałam, że przecież on boi się światła, że mam zrobić zdjęcia mu. Jego mniej więcej gdzieś tam słychać, jak idzie. Znaczy, mniej więcej. Można się ewentualnie przygotować, jakby miał mnie pomacać, bo w trakcie puszczania tego, tej piosenki dziwnej można ten, może mnie zjeść. Więc dzień dobry, mamy połowę odcinka, znaczy prawie połowę odcinka, a ja ten pewnie kończę. Staram się nasłuchiwać mniej więcej, jak on ten, jaki jest dźwięk, jak on idzie. No bo wtedy za każdym razem ten podejdę, pokręcę sobie ten, tylko wcześniej mu zrobię zdjęcie, żeby se poszedł. Poszła, ciekawe kto to on, czy on? Ono. O, chyba idzie. Nie? Ja mam flesza i nie zawaham się go użyć. Dobra, chyba tego już nie będę ten kręcić. Znaczy kręcić. A, to już mam pokręco... Dzięki Groże mi powiedziałeś, że w ogóle mi zrobiłaś to. No jesteś, będę musiała kuźwa czekać, żeby mi wyszedł. No bo tu mam do kręcenia, a nie chcę w czasie. Czyli gra sobie zapisuje mniej więcej tak, jak zakręciliście jedną tą... Wiem, teraz przedłużę odcinek najbardziej, jak to jest możliwe. No ale nie chcę, bo ostatnio widzieliście ten... Ostatnio, no... W tym odcinku widzieliście, że... Łapał nawet jak już kręciłam. Jak będę czekać... nie, do toalety bym nie zdążyła pójść, żeby ten... Jak ja puszczę, bo muszę sobie wygodnie siąść, to on przyjdzie mi. A potem sobie ten, napiję się kawki. Zasłużyłam sobie. Jak skończę grę, oczywiście. No tak mówię, dużo tam już nie brakuje. Pewnie bym już zakręciła. Jezus. Ale idzie, słyszę. Chodź, gadzino. No chodź. A kysz, kuźwa mać. Którego nie mogę wziąć. Dobra, next. Tu mamy kolejny. Oczywiście czekam sobie. Chociaż nie powinien tu wejść, bo jest ten. Jest bardzo jasno, bym powiedziała. Ale niech próbuje, no. Czasu mi nie szkoda. Znaczy, no nie, raczej nie szkoda mi. Sporo mamy czasu. Nawet palcami sobie postrzelam, żeby sobie... odciążyć je. Dzisiaj chyba ze 4 odcinki nagrałam albo coś takiego. Madison. No przecież tu jest jasno. Aż zgłodniałam z tego gadania wszystkiego. Nie wiem, zobaczymy co następnego, czy będzie następna seria, czy w końcu wezmę się za te... Czy on może mnie od tyłu wziąć? Chodź, brzydki. Nie, no nie wiem po co ja jak i tak ten... Nie,
Dajcie mi to koło. Całej kuchni. Dalej nie mogę wziąć oka. Ciekawe, które. Sporo tego jest tych. Nie? Do kuchni mam iść? Iść do kuchni. Tam. Nie. O, ale jest niebieskie. Muszę tak stanąć, żeby mnie od tyłu nie wziął. Słyszę, że idzie. Z której strony? Od tyłu. Nie, nie chcę od tyłu. Ej, ale zrób! Zrobiłam zdjęcie, kur... I co, zaliczyło mi te trzy kręcenia, czy muszę... Nie, chyba tak. Chyba tak. Ta gra nie jest taka... żająca. Chyba. Przejdę. Ale mnie dorwało. W ogóle wracałam się, kuźba. Nie, jest, dobra. Ale tak poczekam, aż będzie szedł. Nie trafiłam ze zdjęciem. Dobra, czyli zapisuję. W ogóle się cofnęłam, w ogóle... A, szkoda gadać. Panie, chodź, pan czekam. Otworzę, zawsze mogę sobie... Zobacz, nie wyskoczy mi. A ja sobie wygodniej siądę. Więc nie wiem, co będzie po Madison. Miałam te odcinki godzinne robić i coś... Znaczy już, tak mówię, tam znalazłam ten zombie, to śmieszne. O Jezu, to będzie złe. Dobra, nie będę cię wywoływać, nie chcecie. No bo my robimy kółko, no nie? Tu byłam. Tu też byłam. Ech. Tam muszę iść. No bo tu zrobię kółko znowu. O, tu jestem. Niech mi wyjdzie, bo... Nie wiem, czy zdążę pokręcić, o to chodzi. Nie, ja mam w ogóle miejsce... A, spoko. Nie wiem, zdążyłabym pokręcić, no. A czemu żadne oko? Zrobiłam trzy te, żadne oko nie dostałam. Znaczy, nie mogłam wyciągnąć. To jest dziwne. No nie no, raczej żadne nie mogłam wyciągnąć. Nie no, stąd mi nie wyjdzie, no... Nie ma bata. Chyba. Wejdzie. Takie dziwne odgłosy, takie... No chodź. Bo nie trafię ze zdjęciem. Jak zwykle. No i żadne oko nie mogę wyciągnąć. Chyba, że mam czymś je. No i co jest, kuźwo mać? Patrzcie, nie mogę. No nie, no zdjęcia nie. Co jest? Jestem zła. No nie, zaś muszę poczekać, aż przyjdzie mi. Kuźwa.
Nie ma. Nie wiem, które oczy mogę wziąć. Żadne. Żadne nie mogę na razie podnieść oko. Trochę tych oczu było. Tu byliśmy, tu też byliśmy. Tam się nie da zejść. Tu jest zamknięte. Tu jest też zamknięte. Not my friend anymore, he only wants to play. No i co z tego, że się z mamą chce bawić? Aha, tu jeszcze mam. Ale i tak, to ja potrzebuję... dwoje oczu. Chyba. No bo potrzebuję dwoje. Może z tego wyjdzie. Zaś nie trafię ze zdjęciem. Jak to Eliska po prostu. Gdzie naciągany odcinek? Wydłużany, znaczy już pewnie jest ten z jakieś 20 minut. No nic innego tu nie wymyślę, taki pomysł na grę, to taki ten. Ale idzie. To tu będę musiała szybko zrobić zdjęcie, bo on ten pomieszczenie jest małe. Chodź, pokaż się. Myślałam, że idzie, bo to Karaluk wszedł. Dacie mi to oko dzisiaj, czy jutro, czy nigdy, czy wcale. Wow, mogę oko wziąć! A human eye? Nie, moje oko. The house feels like a maze. I'm sure this is what grandma was referring to in her diary. A nie, tu byłam, nie? Kręciłam i tu oko mi nie chciało wyjść. Gdzie jeszcze mnie nie było? Bo potrzebuję jeszcze jedno oko. Może tu poczekam na niego. Dobra, jedno oko mam. Jeszcze jedno. Tak mi się wydaje, że w większości już zakręciłam tymi gramofonami. Tak pewnie zostało jedno jedyne gdzieś tam kryte. Tajemne. Bo to jest taki labirynt, to się tak wygląda, jakbym biegała dookoła. Łazienki, tak dalej tam. Wejścia do kuchni nie ma. Może się coś otworzyło teraz. No chodź. I tak czeka do jutra, bo nie chce przyjść. Super. Pięknie, 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 nie dzięki. Ręce mi zaczynają boleć. No więc pewnie może po tym, po Luce, po Madison pojawi się. Ten o zombiakach ta gra. Dziwna, śmieszna, o Jezu. Już odpuścił mi się? Tak, jak ja puszczę, to on przyjdzie. Zgubił się, nie może mnie znaleźć. No i co? Już mniej więcej powinien już przyjść.
Nie, to gruz się sypie, to nie on. Albo ona. Zaś mnie skuźwa dopadnie w miejscu, którym nie powinien. Aha, idzie. Chyba. Tak, idzie. Obudził się, znalazł mnie, halo! Ruszyłam się, dlatego. Chodź. O nie, no tu nie dostanę tego oka. Chyba, że tu się otworzy... Nie, no tu kręciłam też. To jest ten strych. Ale tu raczej nie ma zejścia żadnego. No. To jakieś połączyli, że strych tu jest. No i jestem z powrotem tu. A tu już byliśmy, tu jest ten... ten gramofon. I tu jest safe. I tam jest zamknięte. Brakuje mi kuźwa jednego. Z safe'u sobie wyciągnę. Kałka oczna spraw nie chcę. Chyba, że muszę wrzucić oko i dopiero potem znajdę kolejne. Stare mary. Chodź. Wiem, że już tu jest blisko mnie. Dziwne to jest, naprawdę to jest... Kuźwa dziwne. No, stąd ten. Też jest zamknięty. Naprawdę to jest labirynt. Ja teraz biegam w kółko. Gdzie jest to pomieszczenie? To... Nie to. Ani nie to. Zgubiłam się. Gdzie jest to pomieszczenie to z tym? Z dziurą. Tam gdzie oko powinno się wrzucić. Wow, zgubiłam się. Nigdzie nie ma. Nie? Przygotować, bo słyszę, że idzie. No kuźwa mać, no! Zgubiłam się. Dziękuję. Pójdę w drugą stronę, może się... Wyjawi mi. No nie, no tu byłam. Też byłam. Jest gramofon. No zgubiłam się, no! No kuźwa, no i gdzie ja mam to? Jestem zła. No nie, no kuźwa. Kolejne cięcie było, jej! Muszę sprawdzić jedną rzecz odnośnie tego. Gdzieś mi tu. Muszę zrobić pewnie kółko jeszcze. To śmieszne. Zanim on przyjdzie, to ja wygodnie się wsiądę. Prawie mikrofon. Przygotuję sobie aparat. I tyle.
Dobra, muszę sprawdzić jedną rzecz. Jedną rzecz, muszę zrobić kółko. Ciekawe, w którą stronę. W górą. Jest to pomieszczenie. No właśnie, teraz znalazłam. Ura, ała. Wcinałam sobie paznokcia i kurde. Teraz mnie boli. O. O, ho, ho, ale i tak muszę poczekać na potwora. Zanim zakręcę. Idziesz? Piłeczka. Halo, bez ping-ponga. Beze mnie w ping-ponga gracie. To wygląda jak czyjś tyłek. Twoje porównania. O, chodź. Przecież nie powinien tu przychodzić, jak jest jasno. Ale może, bo... I dostać po oczach fleszem, to wtedy się wystrachuje. Najwyraźniej. Ale ty daleko jesteś! Nie trafiłabym z zdjęciem. Dobra, kręcimy. Mam twoje oczy, mogę spadać. O ile trafię, o ile ten trafi. Gdzieś niedaleko było to pomieszczenie, nie? Odejdź. O tu. Macie oko, jedno oko. Mogę jeszcze jedno? Dwoje oczu. So grandma wasn't sick at all. O, mnie zabrał oczy. Jeden. Czekajcie, bo... 2071 na to wygląda, nie dwie dwójki. 2071 na to by wyglądało. W takiej kolejności mam nadzieję, że będzie o to chodziło. Gdzie ja jestem? W czarnym ty... No i co? Tak miałem się skończyć. I co? Nie, 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 nie. Odejdź! O Jezu. No nie mogę używać aparatu, bo już ledwo... Zipie i grzeje i... Tak. Nie, nie, nie. Eliska, jak już. Kończymy grę. Nie no, raczej nic nie może zrobić. O, kto to był? On się tam czołgał. Jest ze mną bardzo źle, najwyraźniej. Muszę iść do tego. Do tych drzwi tamtych. Oj, oj, oj. Babcia? Babcia? To ty? Czy ja znam dobrą kombinację? Nie, Luka, nie zamy... A, może zamknąć. Posprzątajcie jeszcze w chałupie. Nie no, mniej więcej pamiętam, gdzie to było. Ale to dramatyczne było. Tak, pozamyka... Posprzątajcie, mówiłam! I
Co tam będzie magicznego schowanego w tym sejfie? Znaczy w tych drzwiach, to nie jest sejf, to nie to. A mogę użyć inwentora? Mogę użyć inwentora. Czekajcie, bo chcę tam... kolejność. Tych cyferek. A tak mi się wydaje, że było dwa. O, tu mamy siódemkę. O, i zero. I dwójka była na początku. O, no nie? Chyba o to chodzi, że będzie dwa? Szkoda, że nie można tego jakoś ten... podzielić sobie. Dwa, zero... siedem... a jeden na końcu. Duże przebijanie. No jeden, no nie? Czyli taka będzie kombinacja. Luka, Luka! Oj, oj, oj. Myślałam, że się tam ruszają. Dziadku, pomóż! Dziadku, wiem, że mnie lubisz. Tak, tu mam iść. Wiem o tym. Czekaj, co tam jest? Bo coś tam puka, stuka. Już jestem! Mam kombinację właściwą, hura, nareszcie. Dwa. Zero. Nie, to akurat obojętnie od jakiej strony. To nie jest tak, że musicie... jak ten safe otwieracie. Jedyneczka. Jedyneczka! No to tam jest. Babcia puka! Oj, oj, oj. Czyje to jest? Elizabeth, czyli ta babcia, co? No? O kurde! Nie, no, no, no. Nie, no, nie żartujcie, przecież... O, no nie, no! Poważnie? Ja mam... No właśnie, oni mnie... Będę musiała to jakoś segować. Wow, takie zakończenie. O kurde. Będę musiała coś z tym zrobić. To jest nie halo, takich rzeczy nam nie pokażę dziwnych. Znaczy złych dziwnych, to nie jest dziwne, ale jednak... Czy wszystkie się patrzą na... Nie. Gdybym musiała coś wymyśleć. Wymyślić wam. Zabluruję, uciszę to wszystko. Chyba wszyscy się domyślają, o co chodzi i co się stało. Zresztą zobaczę ten, no... w internecie. Creepy historia, nie powiem, że nie. Jest tak... Jak wiecie, pod prawdziwą historię, no... No pewnie coś można by było ten... Pewnie było, znaczy... Ja nie wiem, raczej mogło być to inspirowane, ale nie...
Ale jest tak, że... Że, kurczę... Coś się przywiąże do was złego. Tak też może być. Też zamazane. No nie wiem, zobaczę, czy to spluruje, czy co zrobię. Coś wesołotki. Wesołe kiciusie. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, o co poszło. Znaczy, jakie było zakończenie, co się stało. Co zrobił Luka? Wkurzało mnie czasem. Nie powiem, że nie. Że niektóre momenty mnie wkurzały, bo za często były te jumpscary. Ten jeden moment tam w tej piwnicy mnie trochę wkurzył, bo nie wiedziałam, o co chodzi i co tak dalej. Ale jako sam pomysł i cała historia i tak dalej, to no mocne to. Dobre to. Nie powiem, że nie. Mogę ten wszystki... Nie możesz. Nie mogę przeskipować. Niestety. Chciałabym. No ale dobrze, obejrzmy napisy, bo widzę, że jakoś tak wiele osób to nie grało. Nie robiło, nie było... Nie tworzyło tego dzieła, więc... Dobrze mi się grało. Nie powiem, że czasem się nie wystraszyłam, no bo bym się wystraszyła parę razy, to nie powiem, że nie akurat. Tak mówię, historia bardzo ciekawa, bardzo wzruszająca. Nie, to nie ten rodzaj gry. Ale jak najbardziej ten... Coś, co mogłoby się przydarzyć, tak jakby ktoś mnie tak szczerze pytał. To coś takiego mogło się naprawdę przydarzyć. Nie wiem, ktoś powie, ty, twoje nienormalne, paranormalne te rzeczy, które mnie interesują. Realizuje się, aha, dobra, domenu wyszło. Więc dobrze mi się grało, bardzo fajna historia. Jak mówię, nie wiem, czemu w ogóle mi nie działało. Od pewnego momentu, nie wiem, którego odcinka, ale zaraz szybko. Trzeci, czwarty może. No ja musiałam tą grę włączać w oknie, bo jak dałam tym pełen ekran, tak jak zawsze każdą grę normalnie odpalam, wybieram sobie rozdzielczość i ta gra mi działa w takiej rozdzielczości na pełnym ekranie, jakim mam ustawiony. A tu miałam ustawiony taki, jaki nagrywam i wrzucam na YouTube. A jak dałam pełen ekran, to mi nagrywało w 4K, bo mimo, że miałam rozdzielczość tam, powiedzmy, 1440p, no nie? Czyli te dwa, powiedzmy 2K. To było dziwne. Pierwsza jedyna jaka taka tylko gra, że mi to tak działało dziwnie. Dobrze, jeśli miałabym ocenić... Nie zagram. Chyba, że się w plusie pojawi. Trofeum sobie zrobię, bo... A to bym musiała już ten, znajdźki, te czerwone, te niebieskie, wiedzieć gdzie, jedną pominęłam, to widziałam akurat, tam w tej windzie, no to widziałam, że pominęłam, no i pewnie jeszcze gdzieś coś pominęłam na pewno, na 1000%, tam tego więcej było niż tyle, co zebrałam. Chciałabym, tak mówię, wiedzieć mniej więcej, że okej, dobra, tu jest, tam jest. A się nie rozglądałam tak za bardzo za tym, bo to nie było ważne. No, 7 z dużym plusem. Jak ktoś nie grał, nie grajcie. Nie, no tak wiecie, ktoś chce się postraszyć ten troszkę. To zachęcam? I tyle. No, zobaczymy, tak, nie wiem, średnio się oglądało u mnie ten Madison. Gdzie nie wiedzą chyba, czego chcą, czy chcą to, czy chcą tamto, a potem jak już jest tamto, to nie oglądają, bo chcą jeszcze czego innego. Więc
pewnie jutro pojawi się, już ogarnę sobie mniej więcej, mam tyle, nie wiem, te 3-4 odcinki dzisiaj nagrałam Madisona, no bo wiedziałam, że chcę skończyć, a tak czasem mi się zdarza, że nie wiem, siadam, wiem, że już jest mniej więcej koniec gry którejś, to nagrywam, nie wiem, miałam tak z GTA 4, bodajże z 5, Madison, jeszcze coś tam z Maxem Payne'em też miałam. Wszystkie części? Jedynkę na pewno. Chyba wszystkie części też tak miałam, że jak wiem, że już kończę, to cisnę do oporu jednego dnia i... No za niedługo pewnie Dragon Age będzie taka sama sytuacja, że będę kończyć i siądę, ponagrywam sobie jakiegoś tam dnia, kiedy mogę, bo też przecież robię rzeczy inne niż gram. Dobrze, no nic, dzięki za oglądanie całej serii, mam nadzieję, żeście się śmiali ze mnie. Mojego kuźwa, ciekawe ile razy powiedziałam kuźwa. To jest takie wkurzenie, ja nie przeklinam ostatnio w ogóle, więc u mnie kuźwa to jest, no, zamiast kur, no. Komentujcie, lajkujcie, nie wiem, napiszcie, którą scenę, który wam się podobała, czy wam się gra podobała w ogóle, jak graliście, czy nie graliście, czy jak oglądaliście, czy co uważacie o historii, co uważacie, czy to było ciekawe, czy to nie było ciekawe, czy sami zagracie, czy tak mówię, czy już graliście ewentualnie. No nie wiem, napiszcie, co ewentualnie byście chcieli, a też i tak zawsze powinniście wiedzieć, że jak macie jakieś propozycje, to piszcie gdziekolwiek, pod jakimkolwiek filmikiem, to nie ma także. Bo najwyżej tak to wygląda ostatnio, że muszę napisać gdzieś tam na tej społeczności, tam na YouTubie, na tej zakładce śmiesznej i wtedy może ktoś napisze, ale to też tak różnie ostatnio bywa, że czasem lepiej chyba samemu. Tylko tak mówię, ja czasem chcę wybrać coś, żebyście... Znaczy, chciałabym, żebyście wy wybrali coś też, a nie, że ja, nie wiem, wybiorę sobie zaraz, twierdzę, dobra, Madison się skończył. Jutro ten horror zrobię, ogarnę na 100% i po tym horrorze, znaczy po horrorze, zombie, gra o zombie dziwna. Film też był, i to było pod film chyba podpięte, ale OS. Ale ja. Historia na inny dzień. I skończę i kurczę, stwierdzę Call of Duty jutro, no bo tak, bo ja chcę pograć sobie, skończyć chociaż raz. Wszystkie historie z Call of Duty. Pewnie tak się skończy. Albo też mi wisi The Walking Dead od Telltale Games. Ostatni sezon. Chcę zobaczyć, co tam Clementine. Jak to się kończy. Wy wiecie, ja nie wiem. No więc lajkujcie, zostawcie subskrypcję, jak się wam podobało. Albo cokolwiek. Tyle tych filmików zrobiłam, że na pewno komuś coś trafi do gustu. Nie wiem, dzielcie się tym filmikiem, czy innymi ze znajomymi gdzieś tam, nie wiem, na jakichś fajnych stronkach. Bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a jutro, tak jak mówię, jutro ten gra dziwna, śmieszna, pierwsza godzina, hit czy kit o zombie. Aha, muszę sobie... I tak to wygląda, że kurczę, jak wychodzi gra i film i gra mniej więcej, no bo to to samo, bo jak wpiszę ten tytuł gry, no to też mi się wyświetli film, no. Film był o zombie, który był taki średni i ja nawet kuźwa nie pamiętam, o czym był tak, o zombie, no dobra, ale wiem, że to było takie dziwne, głupkowate trochę, więc może sobie odświeżę ten film i porozmawiamy sobie również na temat filmu. W ogóle będą miały nawiązania. Kuźwa, to nie ten... Nie ten budżet! Nie ten budżet na film. Film był... Na gra będzie, o Jezu. Jak film jest... mech, to gra jest, o Jezu, jeszcze gorsza od tego. No nic. Dzięki. Cześć.